Witamy panie Zygmuncie na wolności. Witamy panie Zygmuncie, kolegów. No widzisz, tak. No Zygmunt, ostatnie spojrzenie na... Twoje miejsce zamieszkania. Czy ostatnie, to jeszcze nie wiem. Władze miały spokój, że zwolnili więźnia politycznego. Tylko na jak długo i jak długo będą chcieli mnie zacząć po raz drugi, że pod jakimś innym pretekstem, żeby nas dalej izolować od naszych działań na rzecz dobra Polski, no, na rzecz zmiany w wymiarze sprawiedliwości, na rzecz naszych żądań odnośnie ukarania zbrodniarzy stanu wojennego, a więc nie tylko ZOMowców, nie tylko służby bezpieczeństwa, ale tak samo sędziów, prokuratorów, którzy się przyczynili czynnie do ich bezprawnych działań. No, poza tymi żądaniami mamy też wiele innych postulatów, tak jak zmianę referendum, zmiana naprawa wymiaru sprawiedliwości, bo naprawić się tego nie ma. Co? To trzeba wyburzyć po prostu do końca, wyczyścić to. Wypalić aż do fundamentów nowy wymiar sprawiedliwości, sędziowie z wyborów, a nie z dziedziczenia zawodu. Po prostu no jest bardzo dużo pracy przed nami, która czeka. Po prostu nawet najbliższe nasze żądania będzie zmienić formy w Sądzie Najwyższym na godło Rzeczpospolitej, a nie jakieś zielone wrony, które zostały po komunizmie i stalinizmie w Sądzie Najwyższym. No a przede wszystkim, zanim to będziemy robić, to chcę podziękować wszystkim, którzy się czynnie przyczynili do mojego zwolnienia przez petycje, listy. Te torby dwie to są samej korespondencji, której odebrałem około 2000 sztuk z całego świata. Nie tylko z Polski, z całego świata. A więc ze Stanów, nie wiem, Europy praktycznie. Bo nawet z Białorusi pisali do mnie. To mogę powiedzieć, bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Myślę, że zrobiliśmy krok do przodu i dalej będzie już tylko bliżej. No dobra, no to co, ja jeszcze muszę wchodzić do tego sądu, tego zgłosić się i tak dalej, bo ja tam się tam... Nie, no bo oczywiście. No dobra, no do usłyszenia, pozdrawiam, pozdrawiam. Właśnie dzięki temu działaniom, tylko tym działaniom, które robiliście państwo na zewnątrz, teraz się sprawy potoczyły. Tak? Kurwa, przyjdzie. Gdzie się nie pojawiłem, to był alkohol.